Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przewodnika po Sekiro. W tym odcinku zajmiemy się kolejną częścią Źródlanego Pałacu. Jeszcze go nie ukończymy, bo tam mamy troszeczkę rzeczy do roboty i nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał półtorej godziny. Jestem zaraz koło Ishina, tutaj w tym miejscu, w tym jego budyneczku, zaraz koło właśnie komnaty Kuro, bo mamy jeszcze, moi drodzy, dwie butelki sake. Mamy sake Zashin oraz sake smoczo okowite. Te dwie sake możemy jeszcze przekazać. I stąd też właśnie przyszedłem zrobić to teraz, bo później w pewnym momencie nie będziemy w stanie tego zrobić. Poza tym mamy jeszcze możliwość podsłuchania jednego dialogu. Crimson Mortal Blade. That means the one that he has must be black then. To abandon oneself in search of strength. How tragic. Ten dialog mogliśmy podsłuchać już po zdobyciu samego ostrza śmiertelności tego czerwonego. Miałem tu przyjść wcześniej, ale wypadło mi coś, zapomniałem kompletnie i teraz mamy możliwość jeszcze podsłuchania tej rozmowy, więc nie ma żadnego problemu. Pogadajmy z Ishinem. By the way, Sekiro, it sounds like you killed all those who interfered. I did. I see. You did well to kill without hesitation. Tutaj jeszcze był dialog związany właśnie z tym ostrzem śmiertelności oraz wszystkimi, którzy byli zarobaczeni. No i możemy przekazać na początku sake z Ashin. I brought sake. Smart thinking, my boy. Let me see. That's some good sake. This is how we drank when we won our battles. The people of Ashina, together as one. Could you tell me about the rebellion? Oh, the rebellion? We just took back what was stolen from us. That's... Before this land was... It's a place where we, the Ashina people, lived. Where the waters flowed straight from the source. We were a people who loved our country dearly. And we made good sake to boot. But we were heretics. And we were weak. Naturally, we were overrun. Trampled into submission. For many long, excruciating years, we couldn't even pray at the water from the springs. The way we were then. Even good sake couldn't get us truly drunk. But then, the world fell into chaos. Yes. Amidst the chaos that was Japan. The endless casualties. The flames of war. We found the perfect opportunity to take back our land. But now, it's a place of death. It's a bitter thing indeed. Mamy właśnie taki lore dotyczący samej Ashin i to, co się z nią działo. No i jeszcze mamy smoczołkowite. Yeah. Well, well. If it isn't Dragon Spring, you've really done it this time, Sekiro. Hit the spot. Whenever I used to get my hands on Dragon Spring, bunch of fools would start coming to me, demanding drinks. Fools? Fools who wouldn't let go of their crossbows while they drank. Fools who would steal sake using illusion techniques. Fools tinkering with half-finished prosthetics, sake cup in hand. And even the cunning owl. Who, despite his size, would turn bright red after the first drop. That's... Yes. Your father was a fool, too. To the fools! Yes. Tutaj jeszcze właśnie Ishin wspominał o kilku głupcach. Mówił o pani Motyl, mówił również o orangutanie, czy rzeźbiarzu, i mówił jeszcze o naszym ojcu sobie. I w tym momencie udało nam się przekazać każdą dosłownie sakę możliwą dla samego Ishina. Przekazaliśmy każdą dosłownie sakę dla samego rzeźbiarza i została jeszcze jedna smocza okowita dla Emmy. Niestety jest to mały problem, bo smocza okowite możemy zdobyć ostatnią właśnie w Źródlanym Pałacu. Ale problem jest taki, że Emma teraz cały czas siedzi u rzeźbiarza. I przez to właśnie jest szansa, że nie będziecie w stanie jej przekazać smoczej okowity w ogóle. Spróbujemy to zrobić po zakończeniu samego Źródlanego Pałacu, ale przed pokonaniem ostatniego bossa w tamtym miejscu. Bo jeśli pokonamy smoka, to już nie ma żadnej szans na oddanie jej smoczej okowity.
ale spokojnie, jeśli nie dacie jej teraz, to w nowej grze plus możecie spokojnie ją dać i tak otrzymacie ten dialog, którego nie otrzymaliście teraz. Nie ma żadnego problemu. To jest tylko dialog, to nie zepsuje wam niczego. Pamiętajcie tylko o tym, że będziemy mieli jeszcze jedną smoczołkowitę, którą musimy przekazać Emmie, chyba że daliście jej wcześniej, a nie daliście na przykład teraz Ishinowi, rzeźbierzowi. Też będzie jak najbardziej w porządku. Teraz wrócimy do ostatniego posążka i pogadamy jeszcze z Kuro. Po wejściu do samego źródlanego pałacu, jeśli wrócimy z powrotem do Kuro, to otrzymamy kolejną kulkę ryżową. I hope he's all right. Huh? Oh, Wolf, are you unhurt? My lord. Ah, this is for you. Kolejna słodka kulka ryżowa. Dragon tears. I will obtain them and return. Yes, I'm counting on you, Wolf. It appears the Interior Ministry's army is beginning to stir, but there's no need to worry, Wolf. Lord Ishin comes to check on me now and then. His visits give heart. Możemy zdobyć jeszcze jedną kulkę ryżową. Możemy zdobyć łącznie 3 w całej grze. Jednej nowej grze. No i dobra, i to mam załatwione. Możemy teraz, wiecie co, nauczyć się jeszcze jednej umiejętności. Mamy kilka punktów wolnych. Nauczymy się sztuki walki w skoku. Nauczymy się jeszcze przeskoku, a potem skoczymy po natarcie cienia. I w ten sposób będziemy mogli zrobić sobie przejście wirącej chmury. Jest naprawdę niezłe. Runięcie cienia też jest genialne. Te umiejętności naprawdę są mega, mega mocne, te ostatnie. Ale będziemy musieli troszeczkę pofarmić i to porobimy sobie w nowej grze plus, bo tam będziemy zdobywać więcej umiejętności. A jeśli chodzi o same sztuki walki w skoku, no to możemy właśnie skoczyć i na przykład naciskając R1 oraz L1 użyć na przykład wirującego cięcia. Zaraz wam to pokażę, możemy nadal się skoczyć tak czy inaczej do żadnego pałacu, do kwiatowej areny i będziemy czyścić dalej lokację. W tym odcinku zajmiemy się również już ostatnimi bezgłowymi. Mamy dwóch bezgłowych tutaj pod wodą, właściwie jeden, ale drugi to jest jego iluzja. I mamy jeszcze jednego Shichimen Warriora. No i przy okazji zdobędziemy już pierwsze takie endgame'owe ulepszacze. Jeśli wejdziemy sobie teraz na most przy tym posążku, to zostanie on zniszczony przez wielkiego karpia. Karp sobie teraz popłynie na prawo i zanurkuje jeszcze głębiej. Tego karpia spotkamy kilka razy, a w przyszłym odcinku się nim zajmiemy. Teraz jeśli chodzi o sztuki walki w skoku. Jeśli na przykład mamy wirujące cięcie, możemy skoczyć i nacisnąć wirujące cięcie w locie. To jest na przykład fajne, jeśli faktycznie jakiś przeciwnik robi horyzontalny atak niebezpieczny i możecie nad nim przeskoczyć. A propos jeszcze tego elite, który stoi tam na górze. Dobra, to przechodzimy. Musimy przeskoczyć sobie przez most. I tutaj mamy naprawdę mnóstwo, moi drodzy, różnych przeciwników. Mamy mnóstwo wojowników okami, którzy mają też takie piłeczki. I oni tymi piłeczkami mogą kopnąć was w twarz. One nakładają naprawdę sporo obrażeń i przy okazji jeszcze was wywracają na ziemię. I to sprawia, że naprawdę staje się to nieco problematyczne. Niektórych również wyczyścimy za pomocą ninjutsu krwawy dym i będzie to względnie bezpieczne. Na początku zajmiemy się samym dołem. Tutaj przejdziemy sobie zaraz pod mostem, pokonamy kilka piesełów i właśnie zajmiemy się wojownikiem Shishimen, a potem zajmiemy się górą i tymi wojownikami okami. Na samym początku możemy zejść na dół. Tutaj zaraz przy budynku zgarniamy balon duszy Mibu, a po prawej stronie pod mostem kolejny balon duszy Mibu. I tutaj już starajcie się raczej częściej skradać, chodzić, a nie sprintować. Bo jeśli zaczniecie gdzieś tutaj dookoła sprintować, to jest spora szansa, że jakiś wojownik okami was usłyszy. Możemy tutaj zaraz za budynkiem wskoczyć sobie na górę, na gałąź i na początku zająć się tym oto wojownikiem. Wejdźmy sobie normalnie do wody, jeśli chcecie. Skoczymy sobie teraz na skałkę i na spokojnie sobie tego wyczyścimy. Na dachu mam jeszcze jednego wojownika, on potrafi was zauważyć, gdy będziecie właśnie na dole progresować sobie level i czyścić lokację. Skoczymy sobie na spokojnie na dach i go po prostu pokonamy. A to jest też dobry moment, moi drodzy, żeby zacząć używać ceremonialnego Tanto.
W tej lokacji mamy sporo piesełów, których warto by było właśnie wybijać za pomocą shurikenów, ale też chcemy zachować część tych symboli ducha właśnie na krwawy dym ninjutsu. I teraz możecie zejść na dół i pójść sobie tutaj na lewo, ale ja proponuję zdecydowanie tutaj właśnie na górze, przy tym zniszczonym moście, przejść sobie na prawo. Tutaj przejść pod tymi belkami i tutaj od razu zaskoczymy dwa pieseły na wodzie. Tu mamy jeden przedmiot, pod nami są właśnie pieseły. I klasycznie shuriken. Fajnie było tylko trafić. Fajnie było ponownie trafić. Fajnie by było za trzecim razem trafić. God damn it, gro, naprawdę. I tego możemy sobie zabić właśnie w taki sposób. Pięknie. No i po lewej stronie zgarniamy wątrobę węgorza. Tutaj teraz po prawej stronie jeszcze mam jeden przedmiot. Też nie sprintujcie, bo was usłyszą z góry. I zgarniamy odłamek naczynia. Możemy ponownie wskoczyć na górę. W tym miejscu mamy jeszcze trzy pieseły. I na górze znajduje się jeszcze jeden. Można sobie na spokojnie wskoczyć tutaj po skałce jeszcze wyżej. I teraz się nimi zająć. I tamtego sobie klasycznie zabijemy. Po cichu. Zakradnie mu się na plec. Oj, niefortunnie. Ten jeszcze nad nami usłyszał jeden. Ale trudno, dobra. Po lewej stronie przy wodospadzie zgarniemy balon imienia Mibu i zaraz obok kolejny. No i teraz możemy wskoczyć na górę raz jeszcze. Zajmiemy się kolejnym piesełem. No i spać. Puść. No niefortunnie trochę, ale mniejsza. Chciałem, wiecie co, wyleczyć się, ale no, jak widzicie, nie zawsze się udaje. Użyjmy sobie jeszcze na granulki. I teraz pod nami, zobaczcie, znajduje się wojownik Shichimen. Walczyliśmy z kilkoma już wojownikami Shichimen. I kwestia jest taka, że on ma dwa paski zdrowia. I tutaj można mu skoczyć na głowę, zadać mu jeden cios krytyczny i zbić mu jeden pasek zdrowia. Aczkolwiek nie jest to takie proste. Bo jakbyśmy teraz skoczyli, to nie będziemy mieli żadnego powiadomienia, że możemy właśnie skoczyć mu na łeb. Nie mamy możliwości zadania mu ciosu krytycznego. Żeby to zrobić, wystarczy zeskoczyć na dół, zacząć walkę i od razu uciec. Uciekamy, nie walczymy z nim, chcemy zgubić agro. Uciekamy jak najdalej, aż pasek jego zdrowia nie zniknie. I teraz możemy się wrócić. Po takim zabiegu śmiało będziemy w stanie właśnie teraz skoczyć mu na głowę i zbić mu jeden pasek zdrowia. Jest to takie trochę oszukane, ale w ten sposób również ułatwiamy sobie walkę. I teraz możemy się przygotować. Klasycznie zakładamy na początku jakiś cukierek Ako na przykład. Możemy również sobie założyć klasycznie boskie konfetti, bo bez tego nie będziemy mu zadawać zbyt dużo obrażeń. No i przy okazji jeszcze możemy sobie założyć dla bezpieczeństwa parasol Feniksa. Klasycznie, jeśli założymy parasol Feniksa, gdy będzie używał swojego promienia, nie zada nam żadnych obrażeń. Używamy cukierka Ako, używamy boskiego konfetti i skaczemy mu na głowę. I nie ma pierwszego paska zdrowia. Jeśli będzie znikał, będzie teleportował się, moi drodzy, pamiętajcie, że pojawi się na samym końcu tej rzeki. Chyba że odwali manianę. Na szczęście jest. Oj, niefortunnie zapomniałem o piesełach. Fuck. Nope. Okej. Uleczmy się. Zapomniałem właśnie, że tu są piseły na samym końcu. Ale lata, możemy mu zadać mu cios krytyczny w powietrzu. I tyle. I po jego pokonaniu otrzymujemy właśnie lapis lazuli. Drogocenny, błękitny lazulit używany do tworzenia najpotężniejszych ulepszeń narzędzi protezy. Żółdany lazulit to symbol wieczności. Produkty nim wzbogacone nie rdzewieją i nie pękają dzięki błogosławieństwu boskiego smoka. Działanie lazulitowych narzędzi przekracza granice ludzkiego pojęcia. Są one nazywane skarbami boskiego smoka. To jest właśnie endgame'owy ulepszacz. I teraz tak. Zapomniałem o piesełach. Wybaczcie. Jak wejdziemy tutaj wchodzić, na początku nie podchodźcie do samego wojownika Shichimena, tylko zejdźcie sobie tutaj po skałkach na dół, przejdźcie na prawo, jeśli was zaatakuje, trudno, odbiegnijcie od niego po prostu i zabijcie te pieseły. On się teleportuje w to miejsce,
A jak stąd zniknie, to pojawi się zaraz przy wodospadzie. I pamiętajcie o tym, że możemy również mu zadać cios krytyczny w skoku, jeśli macie umiejętność. A jestem przekonany, że udało wam się już kupić u czerwonego kapelusza Bursuka. Dobra. Po pokonaniu wojownika Shichimena możemy tutaj wrócić pod sam wodospad. I w tym miejscu zgarniamy owinięty posążek Jizu. Idziemy dalej. Tutaj, gdzie były dwa piseły, możemy teraz skręcić na prawo. I na górze mamy jeszcze dwa piseły. Jeszcze symbole ducha przy drzewku możemy również zebrać. Mamy właśnie jeszcze dwa piseły. Klasycznie shuriken. A zaraz przy pisełach zgarniamy lekką sakiewkę. I tutaj po lewej stronie w gnieździe zgarniamy ciężką sakiewkę. Tam mamy na końcu na tej gałęzi jeszcze wypchaną sakiewkę. Fajnie by było nie spaść na dół. Okej, dobra, nice. Tam mamy jeszcze wypchaną sakiewkę i ją możemy zdobyć, gdy pokonamy tego elitę tutaj na szczycie tego drzewa. No i teraz możemy śmiało wracać i zaczniemy wybijać sobie górę, górną część przeciwników właśnie, tych wszystkich wojowników okami. I również będziemy robić to w miarę po cichu. Mówię, że w miarę, bo w niektórych momentach nie da się tego fizycznie jakoś bezpiecznie zrobić. Na razie przejdźmy sobie na prawo, obchodzimy praktycznie na sam początek, tak jak weszliśmy tutaj niedawno. Tu możemy wskoczyć na górę. Powolutku. Przechodzimy teraz pod mostem. I tutaj zaczynamy od tego miejsca, od tego dachu. Można sobie skoczyć na górę, na most. Tu mamy dwóch właśnie wojowników okami. Na początku możemy zająć się tym z lewej strony, bo on ma miecz, ten z prawej ma łuk. Ten z łukiem będzie dużo łatwiejszy. On nas zauważy, ale to nie problem. Pięknie. Siutko. Schodzimy teraz na dół i zajmiemy się tymi dwoma jego mościami. Jeśli chcecie, możecie użyć krwawego dymu ninjutsu, aczkolwiek uważam, że w tym momencie nie masz takiej konieczności. Wystarczy po prostu zabić jednego i do drugiego polecieć z Abimaru. I w ten sposób mamy kolejnego wojownika okami załatwionego. Od razu się skradamy, żeby nas tamten nie zauważył. I czekamy, aż agro zniknie. Pod nami, w tym miejscu, mamy właśnie tutaj przy takim ołtarzu jeszcze dwóch wojowników okami i mamy jeszcze dwóch patrolujących. Na początku zajmiemy się tymi patrolującymi. Schodzimy tutaj na dalszy niżej. Jeszcze elita przyszła. Ale elita sobie zaraz stąd pójdzie. Dobra, wiecie co? Poczekamy, aż ten patrol wróci tutaj z drugiej strony. Nie chciałbym narażać się na to, że zauważy mnie ktoś jeszcze. Okej, okay, patrol wraca. To możemy teraz właśnie skoczyć jednemu na głowę i drugiego zabijemy klasycznie z Samymaru. No i pięknie. Spokój. Teraz zajmiemy się tymi jego mościami. Tutaj w tym momencie możemy się lekko zakraść. Ale warto by było, wiecie co, użyć cukierkę Gatchina, jeśli macie. Wiecie co, ja na początku może użyję jeszcze ceremonijnego Tanto. Okej. Okay. Nie mam cukierków Gatchina, mam tylko uduchowienie. Wyduchowienie, sorry. Możemy użyć. W ogóle te wyduchowienie to powinienem przypisać teraz do paska, bo to mi się jeszcze przyda zaraz. Okej. Okay. Zabijam na początku tego z kulką, bo on jest mocniejszy. No i tutaj mamy czysto. Wybornie. I teraz lecimy tutaj na prawo. Do kolejnej części, tam gdzie mamy więcej wojowników. Możemy wskoczyć sobie na górę, jeśli chcecie. I w tym przypadku akurat polecam zdecydowanie, moi drodzy, użyć krwawego dymu ninjutsu. Jeśli nie macie założonego, załóżcie. Nie musimy używać ponownie cukierka Gatchina. Tam, jak widzimy, jeden patroluje z prawej strony. Podchodzimy, zabijamy, używamy krwawego dymu ninjutsu.
tu mamy czysto. Możemy się zakładać dalej. W tym miejscu czekamy, aż tamten jeden patrolujący przejdzie całkowicie na prawo. Potem zakradamy się na plecy temu z piłeczką i idziemy potem na lewo, zabijamy tego po lewej stronie również po cichu. Ok? Skakujemy na górę. Jeden. Powinienem go zabić po cichu, nie wiem w ogóle dlaczego usłyszał. Może dlatego, że nie miałem cukierka Gatchina, ale nie powinien, więc dziwne troszeczkę. No i teraz został tutaj ostatni wojownik, możemy go szybko zabić. No i też się odwrócił akurat w nie takim momencie, którym chciałem. Unlucky. Ale nie ma problemu. Remake. Czysto. Wybornie. W tym momencie wchodzimy z powrotem na górę. Tu możemy zabrać sobie jeszcze symbol ducha. I wskakujemy zaraz przed nami na kolejną gałąź. Będziemy wspinać się jeszcze wyżej. Tu raz i potem kolejny raz. I od razu po wejściu na górę mamy trzy opcje. Możemy pójść na lewo do jaskini tam na górze. Możemy również zejść na dół i progresować dalej level. Albo moglibyśmy wejść tutaj do środka. Ale niestety drzwi są obecnie zamknięte i musimy otworzyć je z drugiej strony. Tam dojdziemy za jakiś czas. Na początku przejdźmy na prawo i skoczmy do tej jaskini. Tutaj nie widać, że możecie się złapać. Po prostu trzymamy się ściany, podchodzimy, skaczemy i od razu klikamy linkę. I na górze mamy kilka jeszcze ikonów. No, naprawdę? No co jest? Halo? Trafiacie? Czy nie bałdzą? No, halo! No. Tutaj w ogóle taka ciekawostka, jest jeden gekon, który jest zawsze zbugowany. Nie wiedzieć dlaczego. Ale możecie go zabić właśnie w ten sposób, bo chcę rzucić do niego shuriken, jeśli chcecie. No i teraz skaczemy na dach. Możemy sobie skoczyć tutaj do przodu, żeby zebrać te trzy symbole ducha. A na samym dole mamy kolejny garnek. Zaraz przy posążku. Hello? Hello? Na początku odpalimy sobie posążek i nie odpoczywajcie jeszcze, bo zaraz będziemy stąd wracać ponownie. Tu po lewej stronie jeszcze na worku zgarniamy włoskie konfetti i możemy teraz pogadać z... You there! Hello! Koremorim. Sorry. Przez chwilę zacząłem dumać, jak on się nazywał. To jest Koremori. To jest kolejny właśnie dzbanuch. Do you know about Cobb scales? The priceless scales of the divine treasure Cobb. Bring them to me and I'll reward you handsomely. I od niego również możemy kupić kilka rzeczy. Mamy do kupienia dwa lapisy lazuli, możemy kupić klopę smoczej krwi oraz lewą część maski. Druga, potrzebujemy jeszcze trzeciej za 5000 sen. Żeby sprogresować jego dialog, pogadać z nim i otrzymać takiego mini questa, musimy wydać 6 właśnie karpich łusek. My wydamy 12, bo i tak chcemy 2 lapisy lazuli. Pamiętajcie, że w jednej grze możemy zdobyć tylko 6 lapisów, a potrzebujemy 10, żeby ulepszyć wszystkie narzędzia Shinobi. Kupujemy 2 lapisy i mamy od razu nową opcję. You there! If you ever happen across another part like mine, ignore any requests he makes of you. He's the shame of our clan. He's a treasonous villain who attempted to kill the great cop for his own benefit. Most of my scales have returned, and I owe it all to you. Finally, the time has come for him to pay the price for his crime. But scales are priceless. It's almost as if I'm priceless too. Ma jeszcze jeden dialog. You there. You've done a remarkable job thus far. I feel that I can rely on you. Will you listen to my tale? Or rather, my secret? No i klasycznie, jeśli wysłuchamy jego prośby czy też tajemnicy, to mamy questa, więc warto to zrobić. Sure. Oh, wonderful. Truly remarkable. Now, the secret I mentioned. I'd like you to present this bait to the great Carp. Don't let anyone see if you can help it. Be as stealthy as possible.
Niezwykle cenna przynęta. Przynęta z włoskami jest czymś naprawdę szczególnym. Siedzący w dzbanie arystokrata ze źródłego pałacu jest opętany myślą o zjednoczeniu się z panem. Wręcz tę przynętę panu, wielkiemu karpiowi, zrób to gorliwie, ale po cichu, by nikt się nie dowiedział. Do that, and I'll bestow upon you the palace's secret treasure. Jeśli to zrobimy, otrzymamy tajemny skarb pałacu. Hello again. Take care with that bait. Quietly. Very, very quietly. I tym skarbem jest lapis lazuli. O tym kwestii pogadamy sobie jeszcze za chwilę, jak tylko skoczymy do Hiraty. Jeśli przyszliśmy do Żudanego Pałacu, pogadaliśmy z Koremorim i otrzymaliśmy tego questa, to teraz możemy wrócić właśnie do Hiraty, pogadać z Nobunagą i otrzymać jeszcze jedną przynętę. I wtedy musimy zdecydować, jaką przynętę chcemy dać karpiowi. Na razie możemy to zostawić w spokoju, nie odpoczywajcie, pamiętajcie jeszcze przy posążku. Przechodzimy na lewo i wskakujemy raz jeszcze na górę. Dobra, schodzimy na dół, zgarniamy symbol ducha i od razu skręcamy na prawo. Tutaj na samym końcu, zaraz przy worku, zgarniamy cukierek gacina, chciałem powiedzieć. Granulkę, sorry. I tutaj widzimy już sporo wojowników okami. Po lewej stronie mamy dwóch łuczników, z prawej strony mamy trzy elity właściwie, jeden strzelający z błyskawicy klasycznie. I tam wykorzystamy dwukrotnie ninjutsu Krwawy Dym. Tu na górze mamy jeszcze dwóch wojowników okami, musimy to jakoś w miarę bezpiecznie wyczyścić. Problem jest tylko taki właśnie, że zużyłem praktycznie wszystkie symbole ducha i muszę bardzo oszczędzać. Powinienem odpocząć w sumie przy łasce, ale już trudno. Przy posążku. Nie łasce. Bo nie mogę na razie użyć wyduchowienia gacina. Dopiero później użyję. W tym momencie też warto jest użyć jeden cukierek gacina. Bo to na górze mam jeszcze dwóch przeciwników, wiecie co? I oni tak właśnie w taki dziwny sposób też się poruszają. Ten jakoś tak śmiesznie wybiega. On w ogóle powinien wcześniej wybiec. Nie wiem dlaczego dopiero teraz. Ale trudno. Tam w środku budynku znajduje się jeszcze jeden. Co się właściwie dzieje w tym momencie? A wiecie co? Po prostu zróbmy tak. Weźmy jego uwagę. A, i łucznik mnie też zobaczył. Ale niefortunny. Warto jest w tym momencie, moi drodzy, po prostu użyć cukierka gacina. Łucznicy, pamiętajcie, zawsze są dużo słabsi. Pięknie. Wychodzimy teraz na zewnątrz i możemy sobie z lewej bądź z prawej strony zeskoczyć na dół. I zajmiemy się tymi dwoma łucznikami. Nie da się zakraść im na plecy w żaden sposób, dlatego po prostu podbiegamy szybko. Zabijamy jednego. I od razu drugiego. Pięknie. Zgarniamy luty. I teraz możemy śmiało użyć właśnie wyduchowienia gacina, bądź też cukierka. Podchodzimy, zabijamy jednego wojownika, używamy krwawego dymu, drugiego, krwawy dym, trzeciego i potem zajmujemy się tymi dwoma łucznikami. Łucznicy, pamiętajcie, są dużo słabsi, dlatego mamy wystarczająco dużo symboli ducha, żeby to zrobić w tym momencie. Wyduchowienie. Przygotujcie sobie, pamiętajcie, ninjutsu krwawy dym. Na jedno życie potrzebujemy 6 symboli ducha, to nie starczy mi. Wow, naprawdę nie starczy mi w tym momencie. Może po zabiciu jednego otrzymam symbol ducha, jeśli nie, to będziemy mieli problem. Krwawy. Jest symbol ducha jeszcze jeden, pięknie. Znowu krwawy dym. Podzimy szybko na plecy temu. Zabijemy tego dziada. I możemy śmiało wybijać łuczników. I otrzymujemy zawsze po pokonaniu tamtego elity jedną smoczą okowite. No i niefortunnie, no. Czy możecie wyciągnąć łuki, guys? Please? Dobra, dawaj. Sabimaru. Kończymy jednego. Sabimaru. I kończymy drugiego. Zaraz. No i pięknie. Gdy pokładamy za pierwszym razem tego elitę, otrzymujemy smoczą łukowite. I to jest właśnie ostatnia smocza kopita do zdobycia w całej grze. No i teraz po ich pokonaniu możemy zgarnąć ten posążek.
zanim zajmiemy się tamtym minibossem, to skoczymy sobie do Hiraty i pogadamy jeszcze z Nobunagą. Smocze źródło. Moglibyście nawet zajść od drugiego posążka, byłoby nawet troszeczkę szybciej pewnie. A już trudno. Linka. Uff, już myślałem, że nie trafię. I teraz, gdy byliśmy w żądanym pałacu, gadaliśmy z Komemorim, kupiliśmy od niego jakieś rzeczy, porozmawialiśmy z nim, to możemy teraz pogadać śmiało z Nobunagą. I on również przekaże nam kolejną cenną przynętę. That will continue growing and live a long, long life. A carp that never grows old. You have the aroma of the divine realm. And you've been so kind to me. Very well. I give this to you now. Kolejna niezwykle cenna przynęta. Tym razem siedzący w dzbanie arystokrata z Hiraty jest opętany myślą o staniu się panem. Ten, który trzymuje łuski karpia, sam staje się mu coraz bliższy. Przekażę ci mój tajemny skarb. Bring it to the great carp of the divine realm. Then I will finally become a carp and bestow upon you my secret treasure. You still have my bait, do you not? Bring it to the great doom and don't forget to use the bait. I'm waiting. No i mamy dwie przynęty niezwykle cenne. Możemy przekazać jedną z nich właśnie karpiowi. Jeśli przekażemy przynętę Nobunagi, no to Komemori zginie. Jeśli przekażemy przynętę Komemoriego, no to Nobunaga zginie. Ale jeśli chodzi o samą nagrodę, to zawsze otrzymujemy lapis lazuli, jedną sztukę. I jeśli czegoś jeszcze nie kupiliście za łuski karpia, to nie macie się czym przejmować, bo i tak ten, który przeżyje, będzie miał ekwipunek drugiego dzbana. Czyli jeśli zginie Nobunaga, to Komemori będzie miał do sprzedania rzeczy swoje oraz właśnie Nobunagi. Kogo chcecie, możecie sobie wybrać, nie ma znaczenia. Tutaj naprawdę nawet jakiegoś specyficznego, takiego sensownego dialogu nie ma. Ja sobie wybiorę Nobunagę, bo po prostu Nobunaga jest spoko ziomkiem. Mimo, że został wyrzucony z żelunego pałacu. A ten Komemori to jest po prostu creep. Teraz możemy śmiało wracać z powrotem do źródlanego pałacu. Mamy jeszcze dwa punkty umiejętności, to możemy dodać kolejną umiejętność. Tym razem będzie to przeskok. Jest to umiejętność po prostu, gdy już złamiemy czyjąś posturę, zbijemy ten pasek postury, to możemy przeskoczyć nad wrogiem. No i teraz tylko zostaje wbić 6 punktów umiejętności, kupić natarcie cienia. A potem musimy zdobyć aż 9 punktów umiejętności, żeby kupić przejście wirujące chmury. Pamiętajcie, że im wyższy level, tym więcej punktów umiejętności potrzebujemy właśnie, żeby wbić kolejny pasek. I dobra, i teraz moi drodzy, mamy tutaj do pokonania jednego przeciwnika. Jest to lider Okami Shizu. On będzie do nas rzucał kulką, będzie również strzelał do nas błyskawicami i możemy go pokonać bardzo łatwo, używając Sabimaru. Znaczy go zraszować, używamy Sabimaru i praktycznie zbijamy mu całą posturę i kończymy walkę. Ewentualnie, jeśli chcecie, możecie również odbić tą błyskawicę. Już umiejętność macie wziętą, gdy walczycie z Genichiro. No i tak samo możecie jeszcze, moi drodzy, zabić go w locie. Jeśli podskoczy do góry, to tak jak z wojownikiem Shichimenem, wystarczy skoczyć i zadać mu cios krytyczny. Ja nie będę się z nim jakoś zbytnio pieścił, po prostu skaczemy na gałąź i od razu biegniemy do niego, nie zatrzymujemy się. Kule, pamiętajcie, możecie sparować, używamy Sabimaru i kończymy. I to była cała walka. I po jego pokonaniu otrzymujemy kolejny koralik modlitewny. Naprawdę bajecznie prosty miniboss. I teraz już śmiało możemy skakać do wody i czyścić całą lokację wodną. Nurkować, zbierać wszystkie rzeczy, bo nie będzie do nas nikt strzelał z błyskawic. Zanim jednak zeskoczymy na dół, to zeskoczcie sobie tutaj na gałązkę z lewej strony. I w tym miejscu zgarniamy wypchaną sakiewkę. Dobra. Lecimy na dół. Skakujemy do wody i płyniemy od razu na prawo. Tutaj zaraz na budynku mamy jeden przedmiot, ale zanim do niego podejdziemy, warto zabić sobie tego wielmoża. On tutaj stoi nie bez powodu, jeśli wejdziecie sobie na ten budynek, to będzie z was wysysał duszę. Podchodzimy mu na plecy.
pyknie. No i teraz na tym budynku zgarniamy złom adamantowy. W tym momencie warto sobie również zanurkować. Tutaj mamy karpie. I poza agresywnymi karpiami mamy jeszcze dwa karpie zwykłe. Ogólnie w tym jeziorku jest bodajże 7 albo 6 karpi, które dają nam łuski. Tutaj właśnie mamy jednego. Może nas nie zauważy. Pięknie. Jednego mniej. Mamy łuskę. I przed nami znajduje się kolejny karp. No bo spodziewać mu się zakraść jeszcze też jakoś na plecki. Już zniknął. To nie ma problemu, to po prostu... Oj, teraz... To Lipka zauważył mnie. Dobra, poczekamy chwilę, zaraz się zespi. Nie musicie jakoś zbyt daleko w sumie też nawet odpływać. Znaczy poczekać w jednym miejscu, zaraz się pojawi. Nie pamiętam, czy on był bardziej po lewej stronie, czy po prawej. Jest po lewej stronie, zaraz obok nas. No i proszę, drugi karp martwy. Pięknie, mamy kolejną łuskę. Teraz możemy śmiało wynurzyć się z wody. I zaraz wskakujemy tutaj do budynku obok. I zgarniamy kolejny złom adamantowy. Skakujemy z powrotem do wody, możemy również zanurkować. Tu po prawej stronie mamy jeszcze dwa karpie. O, nie trafiłem go. Niefortunnie. Płynie jeszcze duży karp. Możemy sobie na razie go zostawić w spokoju. Wejdźmy jeszcze raz tutaj w te całe lilie wodne i poczekajmy, aż się zrespi karp. Pojawi się zaraz obok nas. Atakujemy. Mamy drugą łuskę. Pięknie. Możemy się klasycznie znowu wynurzyć. Dołem zajmiemy się za chwilę. Tutaj zaraz obok na daszku zgarniamy wosk trupi. I teraz lecimy do tego budynku. Tutaj na szczycie budynku mamy jedną babuszkę. To jest właśnie... Excuse me, young man. To nie jest ta sama babuszka, którą spotkaliśmy w tamtym, na tamtym właśnie dziedzińcu. To jest inna babuszka. Ale po rozmowie z nią można stwierdzić, że jest to zdecydowanie jej siostra. Bo również będzie mówiła o swoim ojcu, który znajduje się w tamtym miejscu zaraz. Gadajmy z nią. Young man, do you happen to be going to the palace? Yes. If you are, you should take the back path. Nowadays it's underwater, but there is a large cave you can take to get there. Only, I hear the great carp now sleeps there. Why are you helping me? The gates to the palace have been closed for a long time now. I have a very important task I must tend to. But I couldn't possibly do it with this body of mine. Might you open the door to the palace, young man? Babuszka chce, żebyśmy otworzyli drzwi. To są właśnie tamte drzwi, które były zamknięte z drugiej strony, zaraz tam na szczycie. I ma bardzo ważne zadanie, naprawdę cholernie ważne zadanie. Zaraz zobaczycie dokładnie jakie. Pięknie, pogadaliśmy z nią, wiemy, że mamy jakieś tylne wejście i ono znajduje się dokładnie w tamtym miejscu, pod wodą. My na początku możemy wskoczyć do wody raz jeszcze i podpłyniemy sobie tutaj po lewej stronie pod most. Mamy jeden przedmiot oraz jeszcze jednego karpia do zabicia. Kolejna łuska. I pod mostem zgarniamy cenną przynętę. Płyniemy dalej. Tu na razie na dół jeszcze nie spływamy. Zaraz pod babuszką, pod tym budynkiem zgarniamy jeszcze wosk trupi. No i po lewej stronie, jeśli przepłyniemy dalej, to mamy właśnie wejście do tej całej jaskini. Tu uwaga, bo tu może zaraz pojawić się duży karp, żeby nic was nie przestraszyło. Chyba, że już wpłyną do środka. Zgarniamy na dole odłamek naczynia. No trudno. Pamiętajcie, że jeśli będziecie zbierać ten odłamek, to nie przestraszcie się karpia, który nad wami będzie płynął. Płyniemy teraz do budynku tutaj po lewej stronie. I w środku zgarniamy kolejne trzy łuski karpia.
I tutaj chyba już było tyle. Tak, tutaj już było tyle. Wszystko mamy zebrane z tej części. Teraz możemy zejść jeszcze niżej. Tutaj do tej dziury. I tutaj uwaga, moi drodzy, bo pod nami nie spływajcie na sam dół. Tam już w tym momencie widać, zobaczcie, po prawej stronie mamy jednego podwodnego bezgłowego, ale po lewej stronie znajduje się też jeszcze jeden bezgłowy, tylko taką właśnie ma fioletową poświatę. Jest to cień. Jeśli zejdziemy na dół, to będziemy walczyć oficjalnie z tym bezgłowym po prawej stronie, ale po lewej stronie ten bezgłowy będzie cały czas nas atakował tymi samymi atakami. Na samym początku zdecydowanie warto pozbyć się cienia, bo jest dużo łatwiejszy do pokonania, a potem walczymy z normalnym bezgłowym. Jeśli zanurkujecie bez niczego, to zawsze będą atakować was we dwójkę. Ja wam pokażę, jak to zrobić w miarę bezpiecznie. Pozbędziemy się jednego po drugim. Bez konieczności agrowania obu naraz. Popójdźmy na razie na dół jeszcze. Tutaj zaraz obok, przy budynku, na dole zgarniamy cenną przynętę. I tutaj na dół, w sumie możemy na razie tam nie spływać. Wiecie co, wypłyniemy na razie jeszcze wyżej. Zaraz tam wrócimy. Nad nami znajdują się jeszcze karpie. Tu mamy dwa ostatnie karpie zwykłe. I jeszcze mamy oczywiście karpie agresywne. W przypadku wybijamy sobie karpie agresywne. Fajnie było tylko nie zginąć. To było naprawdę wyborne. Dobra. Jest jeszcze jeden. No i pięknie, teraz mamy tylko jeszcze mamy dwa agresywne karpie. Dobra. Uleczmy się. Tam pojawia się jeden i drugi zaraz będzie się pojawiał w tym miejscu. Jednego mniej. Ten drugi pojawia się właśnie tutaj zaraz przed nami. Czekamy, aż się pojawia i zabijamy go po prostu zwykłym atakiem. Bez konieczności, nie wiem, daszowania do niego. No i teraz zajmiemy się bezgłowymi. Warto sobie podpłynąć tutaj w to miejsce. Zobaczyć mniej więcej, gdzie znajduje się tamto widmo i wypływamy sobie teraz na górę. Chcemy się zbuffować. Podejdziemy sobie na ten daszek. Tutaj możemy spokojnie wypłynąć na górę. I teraz jeśli nie chcemy walczyć z dwoma bezgłowymi naraz, to używamy cukierka Gatchina. Używamy również boskiego konfetti, żeby jak najszybciej zabić cień. I dopiero potem walczymy z samym bezgłowym. Wtedy nam się już boskie konfetti skończy, ale to nie jest żaden problem, tak jak mówiłem wcześniej. Nie musimy używać boskiego konfetti, jeśli walczymy z podwodnym bezgłowym. Używamy sobie boskiego konfetti, używamy sobie wyduchowienia Gatchina i szybko wskakujemy do wody i płyniemy od razu do bezgłowego widmu. Tylko pamiętajcie, trzymajcie się prawej strony. Nie podchodzimy w ogóle jak najbliżej tego bezgłowego normalnego. Chcemy zająć się cieniem po cichu wręcz. I też nie odpływajcie za daleko od niego, bo jeśli odpłyniecie za daleko, to drugi bezgłowy was zauważy. Szybciutko wybijamy sobie go. Pięknie. I teraz śmiało możemy lecieć do kolejnego bezgłowego. I teraz walczymy z nim normalnie. Tak jak walczyliśmy z poprzednim bezgłowym w zamku Ashiny, unikamy wszelkich pocisków właśnie tych czarnych. I deskakujemy do niego, jeśli zaatakuje nas to na przykład właśnie falą, albo czymś innym. No nie. Ściana, proszę cię. Nie zdążę chyba. Dobra, jest. Odpływam od razu, żeby nie dostać terroru. Nie! Ojej, dobra, jest git. Odpływamy. Kolejna fala. Uderzamy raz, wycofujemy się. Możemy zdaszować, uciekamy od razu, powolutku. Będzie nas próbował złapać, po złapaniu zawsze używa jakiegoś jeszcze ataku. Zastanowałem go, ale powinienem uciekać. Dobra. No bo odskakujemy do tyłu i czekamy chwilę. Nie, nie, nie. Dobra, dobra. Cały czas daszujemy. Pięknie. Czekamy znowu na odpowiedni moment. Nie. Dostał web. O, na szczęście byłem troszeczkę nad nim. Pięknie. Już zostało niewiele zdrowia.
Znowu to gówno. Weź, użyj fali. Pięknie. Jeszcze jeden ataczek. Pamiętajcie, że po zgrabie może was zaatakować. No i proszę. I to był ostatni bez głowy. Podwodny. I po jego pokonaniu otrzymujemy wyduchowienie Jaszaniku. Bezgłowi są pozostałością po zdeprawowanych bohaterach, którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Bliźniak tej odważnej duszy zmarł w łonie matki. Pałacowa arystokracja zapewne nie dałaby rady im obu. A nam się klasycznie udało. No i teraz, moi drodzy, możemy tutaj wypłynąć sobie na górę. Zaraz przy drzewku zgarniamy kolejną cenną przynętę. A na samym dole, przy właśnie tym szkielecie, czy też, no szkielecie właściwie samego karpia, zgarniamy dwie łuski oraz kolejny koralik modlitewny. To już w ogóle jest piąty koralik. Trzeba będzie zaraz odpalić sobie ten koralik i zwiększyć życie oraz posturę. Pięknie. Wszystko pod wodą mamy wyczyszczone. Teraz możemy śmiało, moi drodzy, wracać. A tu jeszcze w sumie, sorry. Przy budynku jeszcze mam jeden przedmiot. Jest to lekka sakiewka. Teraz możemy wracać już na górę, podpłyniemy sobie jaskinią do kolejnego posążku, otworzymy bramę i będziemy kończyć odcinek. Tutaj kwestii tylko przypomnienia. Mamy babuszkę na dachu, tu jest ten cały most, gdzie znajduje się jej ojciec, a my nurkujemy zaraz po prawej stronie i wpływamy do jaskini. Gdzieś ona tutaj była, cholera. Czekajcie dalej troszeczkę jeszcze, nieważne. Teraz, moi drodzy, w tym miejscu mamy właśnie tego wielkiego karpia. Ale na dole znajduje się jeszcze jeden przedmiot. Jest to lekka sakiewka. Jeśli chcecie bezpiecznie zebrać tą lekką sakiewkę, to polecam na początku przepłynąć dalej, nie martwić się samym karpiem, nie nurkować po nią i wrócić tutaj później, gdy już pozbędziecie się samego karpia. Ja zrobię to teraz, żeby potem tutaj nie wracać. Jak tylko zacznie płynąć w drugą stronę, nurkujemy szybko na dół. Pamiętajcie, że ten karp działa jak wąż. Jeśli was zauważy, będzie chciał was zjeść. Zgarniamy lekko sakiewkę, odpływamy blisko ściany. Jeśli nas atakuje, to po prostu daszujemy jak najdalej się tylko da. Nie zatrzymujemy się, płyniemy prosto do tego budynku. Cały czas prosto. I wchodzimy do środka. Poza tą lekko sakiewką tam niczego nie możecie znaleźć, tam nic więcej nie ma. Karp będzie uderzał w budynek. My na razie przepływamy sobie dalej i wypływamy na zewnątrz. I możemy śmiało wskakiwać na górę. No i proszę, mamy kolejny posążek. I teraz jeśli wejdziemy tutaj do środka budynku, to zobaczcie, mamy sporo właśnie wielmoży, którzy będą chcieli nas zeżreć. Jeśli chcecie, możecie z nimi walczyć, możecie ich pokonać, ale wystarczy otworzyć prosto drzwi do samego pałacu i odpocząć przy posążku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tamta baba chciała właśnie, żebyśmy otworzyli jej wejście. Jeśli w tym momencie odpoczniemy sobie przy posążku, to każdy z tych wielmoży nie żyje. A babuszka sobie tutaj rozcina ciało jednego wielmoża. You beasts! You tricked him all this time! Nobility this, and eternity that! Pretty lies to fool him! Give him back! Father! My father! Give him back! No i babuszka również niestety umiera. Smutne zakończenie. W przyszłym odcinku spotkamy jeszcze jej ojca. Jeśli pójdziemy sobie teraz kawałek dalej jeszcze, to tutaj mamy jedną skrzyneczkę. Warto tutaj sobie wpaść, bo w tej skrzyneczce zgarniamy już ostatnie nasiono tykwy. Możemy również przy posążku ulepszyć sobie koralik, właściwie naszyjnik, a potem skoczymy jeszcze do samej Emmy. Dziewiąty naszyjnik modlitewny. Ojciec Roberta przybył na południe zza morza, poszukując mocy nieumarłości. Konieczność odparcia tysięcy ostrzy była niską ceną za błogosławieństwo odnowienia.
to jest 9 naszyjnik. Musimy zdobyć jeszcze 3 koraliki i tym samym zdobędziemy również ostatni naszyjnik. 10. Stały tylko i wyłącznie 3 minibossy. No i teraz możemy jeszcze ruszyć z powrotem do zaniedbanej świątyni. I zrobimy sobie ostatnią tykwę. Oh, Master Wolf. Jak widzicie, mimo iż posiadam ostatnią smoczą okowitę, ostatni alkohol, to nie możemy go przekazać Emmie. Zobaczymy, czy damy radę jeszcze zrobić to później. Jeśli nie, to pamiętajcie, żeby w przyszłej grze, w nowej grze plus, po prostu przekazać ją jak najszybciej będziecie tylko w stanie. I otrzymać również ten sam dialog. Goodbye, Matt. Ale moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. A ja żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się. Cześć.